Bo on powinien powiedzieć, jest wielki alert na wszelki wypadek warto opuścić swoje domostwa, bo jednak może się stać to, 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 to Uważam, że się nie stanie, ale istnieje na przykład 60% prawdopodobieństwo, że się stało, stanie, to, to, to akurat się stało. Więc wiecie, może więcej ludzi by uciekło, może więcej ludzi by poratowało dobytek, przygotowało się. Naprawdę to mamy. I to, I to jest najbardziej smutne, szanowni państwo, to jest najbardziej smutne, że ten człowiek. Normalnie widziałem w telewizji, w, znaczy w telewizji, w internecie y, ludzie robią o tym vlogi, że tusk, dzień wcześniej, czy tam dwa dni wcześniej, mówi, że, w, że nie ma się czym, że będzie wszystko ok Jakoś tam mówi, Żeby się nie ma czym, żeby, dokładnie nie powiem, co on mówił, no, ale ja z tego mówiłem, że wszystko ok że w sumie będzie ok prawda? Nie słuchajcie. Będzie prawdopodobieństwo jest wysokie, że dojdzie do zalania. No, jeżeli taka, to oni nie widzieli, że taka fala idzie, przecież ta fala szła przez Czechy, ta szła, fala szła przez inne kraje, inne miasta, przed Polską, prawda? Przecież oni to wszystko wiedzieli. Założę się, że to wszystko wiedzieli. A jak nie widzieli, no to to są jacyś idioci w takim razie, nie? Jak nie widzieli, którzy nie nadają się. No, uśpili czujność po prostu dziesiątek tysięcy ludzi. Może ci ludzie by się lepiej, szanowni państwo, przygotowali. Więc dlatego, tak jak ktoś mi mówi, że chciałby wrócić do Polski, ja mówię tak, no ale pamiętaj, że jest jak jest. Jeżeli wrócisz do Polski, coś się będzie działo, nie będą cię żałować. Nie będą żałować ciebie, Twoich dzieci, nie będą żałowali nic. Rok 2020 pokazał, kto jest ważny. Ważne są, szanowni Państwo, łapówki, znajomości i bycie ostatnim. To jest ważne. 2022 też pokazał, że nie naród polski jest ważny, a inne propaganda wystarczy przekupić, przekupić kilku i, i nam wbiją wszystko, prawda, do głowy, nie? A potem. Za to, że daliśmy komuś 400 czołgów, to będziemy. I to jest czubę, to jest wierzchołek góry 400 czołgów, tylko samych czołgów 400. Zrozummy to: samych czołgów daliśmy im 400, samych czołgów, a tylko wierzchołek, taki, wiecie, taka wisienka na torcie tej pomocy, która tam została wysłana. I będziemy za to wszystko biedować przez następne 20 lat. Jak nie 30, bo to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek, szanowni państwo. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Nie wspominając o milionach tych ludzi, wszystkich, prawda? Tak. I nie będzie lepiej, bo jeżeli, szanowni państwo, ci ludzie, ten nasz sąsiad, on nam nawet nie pozwala, so szanowni państwo, naszych bliskich, naszych bliskich, naszych bliskich, szanowni państwo, y y powiem brzydko, wykopać. Prawda? Co? Szanowni Państwo, no i ja, i ja i niestety mi się wydaje, że polityka, polska polityka, polscy politycy właśnie oni chyba tak działają na każdej przestrzeni polskiej polityki i układania nam życia gospodarczego w Polsce. Układanie nam życia. Tak mi się wydaje, dlatego Polska jest biedna i będzie biedna, po, dopóty, 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 dopóki tacy frajerzy, no bo to są frajerzy, prawda, albo oni robią to zamierzenie, wszystko tak nas yy, sprzedają, prawda, po prostu załapówki może nas sprzedają, albo nas po prostu, nie wiem, nie lubią, prawda, nie lubią Polaków, prawda, pomyślał taki, zostanę politykiem, nie lubię tych Polaków i będę ich tam, będą biedni 100 lat. No jeżeli, szanowni państwo, polska polityka jest tak układana wobec zagranicznych korporacji, wobec innych krajów, no to my nigdy nie będziemy bogaci, prawda? I te, ale teraz jest tego wszystkiego apogeum z najwyższym oprocentowaniem, z najsłabszą walutą, szanowni państwo, z gigantyczną inflacją, no i pokazuje, że pokazuje to szanowni państwo na wykresach, na podstawie Republiki Czeskiej, że wcale tak nie musi być. Ale wtedy wyskakują, szanowni państwo, ludzie z tytułami profesorskimi i oni mówią to: dobrze, że mamy wysoką inflację. Popatrzcie, co jest w Czechach, u nich była, było tak źle, że, o, że źle. A wchodzisz, a tam oni mają inflację 2%. No to gdzie jest? Dobrze, że mamy wysokie oprocentowanie, że poparcie, no Dosłownie, dawali przykłady Czech, taki jeden profesor, już będę w, w, bo nie, nie, za każde słowo ten nie będę. No, i ten, i, yy, i on, że sytuacja bardzo zła tam, jak zła? No, przecież to oni mają teraz dzisiaj niższe oprocentowanie, <noise> I tak dalej, i tak dalej. Dosłownie taką mamy w danym momencie, szanowni państwo, narrację, tak? Mamy taką narrację, no, ogłupiania po prostu, więc wiecie. I, i jak mi ktoś mówi, nie wiem, inwestu... można tu inwestować w jakieś tam nieruchomości, można, znaczy nie w te drogie, bo to już się nie opłaca biznes, no można stąd robić jakiś biznes, ale czy to się może się opłacać, może się nie opłacać. Wiecie, Pols, no bo na samym końcu, wiecie, czy wiecie czym jest Polska, jak ten człowiek, który uciekł, prawda, do tej e, e, do tego, nie wiem, gdzie on tam uciekł do Kataru, czy tam do jakiegoś tego Abu Dhabi nie wiem gdzie tam uciekł, ten kto, który miał ten wypadek i no niestety zrobił tej rodzinie co zrobił i uciekł i uciekł i wiecie skąd podobno jego rodzina się dorobiła na sprzedawaniu na, na, na sprzedaży tych na sprzedaży no jakichś tam tych ciuchów w 2020, tych ochronnych jakieś nie, nie maseczek, tylko jakichś ochronnych tych ciuchów, różnych, na tym się dorobili, nie? I ludzie się dziwią, jak to jest, jak taki człowiek mógł zostać wypuszczony, prawda, jego, szanowni państwo, Polska to, Polska to jest jedna wielka korupcja. Jeżeli ktoś był, szanowni państwo, i miał spotkanie z polskimi sądami, prokuratorami i, i, i komisariatami, bardzo często nie ma znaczenia, jakie przyniesiesz dowody i tak dalej. Jeżeli, Szanowni Państwo, to jest. To, jaki standard etyczno-moralny jest w Polsce, jest przerażające. I będą się jeszcze prosto w twarz śmiać. Prosto w twarz, tak. Prosto w twarz ci się będą śmiać, Szanowni Państwo. Takie sposoby To jest tylko przykład taki medialny, nie to jest taki przykład medialny. To jest przykład medialny, w którym widzimy, jak to działa. Ale jeżeli ktoś. No, Szanowni Państwo, to po prostu tu każdy albo wbija totalnie lachę we wszystko w tych wszystkich urzędach, prawda, od policji, prokuratury i sądy, albo to jest po prostu ta, tak wielka korupcja. I dodatkowo ich nic nie obchodzi. Przecież ich nic nie obchodzi, Szanowni w Polsce. Polska, Polska jest najbardziej skorumpowanym krajem Europy prawie. No może jest gorzej w Bułgarii i Rumunii. Może. Mo, może lepiej. Może tak samo, nie? Tylko, że w Bułgarii nieruchomość kupisz 4 razy taniej w danym momencie, nie? No i masz bliżej do Grecji. Na fajniejsze morze niż Bałtyk. Tak więc, tak to pamiętajmy na sam jest Polska to skrajnie skorumpowany kraj. Polska w wielu statystykach jest bardziej skorumpowanym krajem, Szanowni Państwo, niż... Włochy, a mówi się, że Włochy to skorumpowane, Czy Hiszpania jest bardziej skorumpowanym krajem, niż oni, nie? No mniej niż Węgry, ale tamto co się dzieje, to już w ogóle to są w ogóle to po prostu jawna, tam to jest jawna korupcja po prostu, to nie do wytrzymania coś takiego, prawda? Ale w Polsce jest to samo, szanowni państwo, ludzie się dziwią, jak to jest, że taki człowiek mógł coś takiego zrobić, czy sobie tak on uciekł, prawda, przejechał, nigdzie go nie zatrzymali i sobie pojechał i nic. Dlaczego, dlaczego szanowni państwo, policjanci, ci wszyscy policjanci mówili, że nie ma dowodów na to, szanowni państwo, w Polsce normalnie są tak, idą łapówki, że że, że jeżeli ci się stanie krzywda i ty chcesz dojść do swoich praw, jak ktoś da wobec ciebie łapówkę, czy zna tego, kto ci to zrobił, to będą cię nawet straszyć. Będą cię straszyć, wszędzie będą cię straszyć, zastraszać, prawda? Na przykład w, w Trójmieście to jest straszne kumoterstwo i obrzydlistwo. Tutaj to jest coś tak, to jest coś przerażającego, prawda? Przecież ja nie wiem, czy my możemy się nazwać cywilizacją. Nie wiem, prawda? Ja wiem, ja wiem, że na Ukrainie jest gorzej i w Rosji. Ja wiem, że na... ja wiem, że jest gorzej, ale ja nie wiem czy możemy się ja nie wiem, ja nie wiem czy można używać, znaczy no wiecie, no jesteśmy cywilizacją, no mamy tu samochody ten, ale jesteś państwo, struktury państwa polskiego ogólnie naród polski jest tak nieetyczny i niemoralny, że to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, tak? Ja nie mówię, że nie wiem, że może. Wiecie, że gdzieś, gdzieś w innych miejscach tak nie jest, tak? No, ale czy we Włoszech, prawda, też korupcja, prawda? Czy we Francji, czy w Hiszpanii, no też i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko że no, no. Statystyki mówią co innego, szanowni państwo, statystyki mówią co innego, przykłady mówią co innego, są so, tak. Każdy ma kraj, problemy, ale problem w tym, że Polacy tego nie widzą. I jeżeli w danym momencie to, co my mamy w Polsce, to jest apogeum tego, do czego jest zdolny i co może osiągnąć naród polski, no to, to jest bardzo przykre. Jeżeli poziom, jeżeli w danym momencie, jeżeli w danym momencie poziom moralny narodu polskiego jest najwyższy, w wyższym poziomie, który może osiągnąć. Ten etyczny czy moralny to jest najwyższym poziomem, jaki może osiągnąć. No to to jest bardzo przykre w takim razie. Bardzo przykre, szanowni państwo. Bo na przykład, no mówię, w Polsce jest tak, że nawet jak ci się stanie krzywda, masz dowody, a wystarczy, że. Się na ciebie uw... że ktoś dał łapówkę, czy znają tego yy, przestępcę, który co, coś ci zrobił, czy Twojej rodzinie, czy Twoim dzieciom. Yy, ekstr... Potrzebujesz bardzo dużych f... nakładów finansowych, albo bardzo dużej siły i wrzucić dużo czasu, a i tak to uwalą, a i tak to uwalą, bo Polska to po prostu sowiecka, skorumpowana kupa nieetycznych i moralnych. Szanowni Państwo, no, instytucji pełna niemoralnych i nitycznych ludzi, no. no. Tym jest Polska. No, i może właśnie dlatego, szanowni Państwo, mamy tak wysokie oprocentowanie, tak samą walutę, tak wysoką inflację. No, i na samym końcu, po co było budować trzy zbiorniki, które by uratowały te wszystkie miejscowości, tak? Więc wiecie, no wrócicie, no za 10 lat znowu zaleje nie wybudują, nie? zapomną nie wybudują, no ale za 10 lat może się coś stać, tak, Dobrze. będziesz tu za 10 lat, coś się może stać, no i co? No i twoje dzieci wyślą, no bo przecież nie dzieci urzędników, tych wszystkich ludzi i tak dalej, tak? Tak, szanowni państwo, więc no dla mnie... Obawiam się, i to jest dla mnie przykre, dlaczego ja to mówię, bo ja chcę, żeby było inaczej. Obawiam się, że to, co jest dzisiaj w danym momencie w Polsce, czyli poziom etyki i moralności, etyki moralności, poziom jakby dążenia do cywilizacji został osiągnięty, że Polacy nie chcą z siebie wywalić więcej. Tak mi się wydaje. A jest tak nisko, prawda? A jest tak nisko. Mi się wydaje, że Polacy to jest apogeum cywilizacji polskiej, prawda? Znaczy polskie, znaczy cywilizacji polskiej. Jesteście cywilizacją latyńską, europejską, prawda? Ale do tego, tego tutaj regionu mi się wydaje, że niestety nie jesteśmy wyżej w stanie wejść w sytuacji, gdy naród, szanowni państwo, naród, Naród, społeczeństwo, sfera biznesowa, sfera medialna akceptuje takiego człowieka na przykład jak Donald Tusk, który jednego dnia no po prostu usypia czujność dziesiątek tysięcy ludzi, do których przyszła bardzo wielka tragedia. A pół roku wcześniej czy rok wcześniej opowiada Kocopoły, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy w sytuacji, gdy w danym momencie w Wielkiej Brytanii fund rośnie, no minimalna płaca jest tam trzy razy wyższa oprocentowanie kredytów hipotecznych mają tam dwa razy niższe tak bo gdy oni płacą 4% czy 4,5 to, to my płacimy 9 czy 10 Prawda, taka jest na danym momencie sytuacja, prawda? Podatki mają o niebo niższe dla działalności Gospodarczych dla tego, dla tamtego, dla owego, prawda? Wiele jest takich właśnie rzeczy, prawda? Oni mają lotniska, Tusk zamyka ostatnie lotnisko. Nie wiem, czy to dobrze, żeby było to lotnisko, czy nie, no ale wiem, że mają, a my nie będziemy mieli na pewno lotniska, prawda, porządnego. Nie wiem, czy potrzebujemy to lotnisko, nie wiem, ale wiem, że Brytyjczycy mają trzy takie lotniska, prawda? A my nie będziemy mieli ani jednego. Nie wiem, czy jest potrzebne. Szanowni Państwo, te też były potrzebne te jak one się tam nazywają te zbiorniki retencyjne, retencyjne też były potrzebne szanowni państwo czołgi też były nam potrzebne i nie zastąpiliśmy ich i nie mamy i to czubek góry lodowej szanowni państwo i tak dalej i tak dalej a w sytuacji szanowni państwo gdy 4 miliony naprawdę ludzi z, z Ukrainy wiecie mieszka w tych krajach europejskich gdzie oni zarabiają niż taki polak 4 3 razy więcej mają możliwość tam pracy to polska babka, polska babka, szanowni państwo, która dostaje 1400 zł emerytury netto, jakiej dobrze pójdzie, ona ma płacić na ukraińskich oligarchów. na ich połacia tam tych latyfundiów ich, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Niech oni se sprzedając, no dosłownie, no tak, no przez ostatnie lata państwo polskie zachowywało się jakby było chyba najbogatszym krajem na świecie. Mateusz rozdawał, szanowni państwo, darmowe dofinansowanie o wartości BMW i Mercedesa. Rozdał 20 tysięcy takim ludziom spoza Unii Europejskiej. Nie Włochom, Grekom, no 100 tysięcy ogólnie rozdał, ale 20 tysięcy ludziom spoza Unii Europejskiej, prawda? No bogaty kraj, nie? W sytuacji, gdy ty płacisz 10% za kredyt. Tusk. jeszcze więcej chcę rozdać, szanowni państwo. Minister, szanowni państwo, ostatnio jeden pojechał i mówi, szanowni państwo, że będzie odbudowywała rzecz pospolita kamienicę w Lwowie, szanowni państwo, nie wiem czy na ulicy UWHa, czy tego Strandery, nie, nie mogę mówić, szanowni państwo, bo no, wtedy algorytm dziobie, prawda? I ten, i nie wiem, w sytuacji, gdy dziesiątki tysięcy polskich domów zostało zniszczonych. I pieniędzy nie ma. I pieniędzy nie ma, ale, szanowni... i pieniędzy nie ma. Nie ma, szanowni państwo, nie ma. I to jest ale emanacją tego wszystkiego jest wysoka inflacja, emanacją tego wszystkiego jest gigantyczne oprocentowanie, słaba waluta, szanowni państwo. I kurczący się naród. A, na sam koniec opowiadają nam, że u nas może mieszkać 50 milionów ludzi w sytuacji, gdy nie mamy węgla, drewna, yy, zabraniają, yy, zaklejają kominy w kraju, w którym już jest ciemno o 5 godzinie, prawda? A dopiero jest, szanowni państwo, jeszcze października nie ma. Jeszcze października, szanowni państwo, nie ma. A jest już tak bardzo, bardzo, bardzo ciemno i bardzo, bardzo zimno. A nie mamy elektrowni, szanowni państwo, takich, co mają Francuzi, oni mają ich tam 40 i tak dalej. To są wszystko takie, naprawdę, to ja, że te wszystkie, ja uważam, że te wszystkie bajki zostały powymyślane, żeby Polakom było lepiej. <grym> znaczy tym, którzy zostali, bo wiecie, bo tacy w miarę jeszcze intelige... znaczy, inteligentni, tacy jeszcze myślący, bystrze, prawda? Patrzący chociażby na swój byt, na swój byt i byt swoich dzieci. Nie? Na, byt, na swój byt i byt swoich dzieci, patrzących ludzi, no to przecież milion, dwa miliony wyjechało do Niemiec, milion do e, Anglii, Szkocji, następny milion do Irlandii, Norwegii, Szwecji, prawda? Belgii, Holandii, następny tam do, milion do Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, prawda? I tak dalej, i tak dalej, Ameryki, Kanady, Australii. No to są po prostu takie, no to, to i tak jest, szanowni Państwo. I tak jest. Więc sobie myślę, tak. sobie myślę, tak. Boże. Oni nam wmawiają, że 100 metrowe mieszkanie ma koszt, że 100 -metrowe mieszkanie to półtora miliona złotych. Jest tak myślę. I to jest kredyt na 10 tysięcy miesięcznie. przy tym A jak zawalą złotówkę, i będzie trzeba podwyższyć, to będzie 15 tysięcy. I ty masz zostać tu w tej Polsce, w której prawie nikogo w danym momencie nie stać na mieszkanie większe niż 20 metrów, i masz i masz wprowadzić to w swoje dzieci. W takie pajszczyzne niewolnictwo za 20 lat, jak dorosną? Mają skończyć Uniwersytetu Tumanum? Mają skończyć Uniwersytetu Tumanum? Szanowni Państwo, Uniwersytetu Tumanum mają skończyć? Albo jakąś inną szkołę, która nie jest szkołą. To jest naprawdę, to jest. To jest to jest, to jest szokujące, no w sytuacji, gdy naprawdę, no w, w Europie, gdzie się zarabia dwa, trzy razy więcej i te nieruchomości deweloperskie tanie, i jedzenie tanie, szanowni państwo, i kredyty trzy razy tańsze, i słońce jest, i światło. A tego wszystkiego w Polsce nie ma. 25 lat po wejściu do Unii Europejskiej, no nie 20, 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej. 20 lat, szanowni państwo. 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, rozpowszechniania tego filmu. Szanowni państwo, gdzie się? Da. Dziękuję państwu serdecznie. Pozdrawiam, cześć.